Rolnicy z gminy Śliwice podsumowali tegoroczne zbiory. Tradycyjne dożynki odbywały się w sołectwie Laski. Gospodarze w ten sposób dziękują za ukończone prace polowe i zgromadzone płody rolne. Dożynki to czas na wspólne świętowanie. W tym dniu barwny korowód przechodzi ulicami wsi, a domy rolników zdobią różne dekoracje. Najczęściej związane są one z ich codzienną pracą. W przygotowanie wystroju angażują się wszyscy mieszkańcy sołectwa. Uroczystościom zawsze towarzyszy nabożeństwo, w którym uczestniczą rolnicy, ich rodziny i zaproszeni goście. Przy ołtarzu każde sołectwo pozostawia wieniec dożynkowy, który później bierze udział w konkursie. Bory Tucholskie charakteryzują się słabą jakością gleb. Nie jest to obszar typowo rolniczy. W tym regionie jest sporo lasów, więc rolnictwo jest tutaj trudne i wymaga sporego wysiłku, a praca w polu i jakość zbiorów zależą przede wszystkim od pogody. Staropolska tradycja dożynkowa podkreśla wysiłek i trudną pracę tej grupy zawodowej. Święto plonów to jeden z nielicznych dni w roku, kiedy rolnicy odpoczywają i myślą o przyszłości swoich gospodarstw.